Cześć, witajcie wszyscy w kolejnej części Zagrajmy w Piraci z Karaibów. Zaczynamy pięknym moonwalkiem po schodach. Dobrze, więc tak. Możemy sobie wchodzić do domów, jeżeli są otwarte. Ho, ho, ho. Zobaczmy, nie wiem czy w ogóle tu możemy cokolwiek robić. O, ho, 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 ho. O, no, no. No. O, jest house otwarty. Możemy sobie tak wyjść do domu. Właściciela nie ma. Podchodzimy sobie do skrzyni i bierzemy... Co to? Info. Aha. Ciekawe ile jest wart. Dom, dom, dom. Nie za bardzo wiem co teraz mamy robić. Nie mieliśmy pójść do tego lichwiarza, jakieś tam pożyczki wziąć, ale... Są naprawdę lepsze sposoby na zarobek. Ja jakoś nigdy nie handlowałem w tej grze. Nie jestem statkiem handlowym. Jestem zły. Dobra, zobaczmy. Ktoś tu coś ma ciekawego? Aha! Przyda się. Wow, umie zaskakiwać. Dobra, trzeba będzie stworzyć dziennik misji. Żadnych misji. Trololo, misje nas trolują. Tutaj jest wejście do podziemi. W niektórych miastach jest takie przejście otwarte. No oczywiście tam zajrzymy. Do takiego miejsca nieraz. Ale póki co się z tym będę wstrzymywał. Jestem jeszcze cienias. Na razie zarabiam tylko chodząc po domach i okradając ludzi. Czyli standardowo, jak na taką grę. Co my tu mamy? Dobra, nie chce mi się wszędzie chodzić. Aha, wspominałem, że możemy sobie rozmawiać z mieszkańcami. Oczywiście, że możemy. Tak, sir, o co chodzi? Przy okazji nazywam się Lavina Ault, a ty? Wow, kobiety od razu wyjawiają mu swoje imię. Nathaniel Hawk, miło było pana poznać. Co nowego? Czemu to jest po angielsku? Nie lubię cię tłumaczu. Aha. Gubernator Redmond? Aha. Czyli ludzie mówią, że gubernator wsadził jakiegoś kupca do więzienia, a tak naprawdę chciał jego rzeczy sobie wziąć. Super, towary w sensie. Jeszcze jedna rzecz. Nie mogę trafić w tym miejsce, mogę. Co ludzie mówią o właścicielu stoczni? Wspaniały chłopak, dobra. Czyli tak możemy sobie poplotkować zawsze, no. A ty co? Co masz ciekawego? Zobaczmy, ja sprzedam tą moją starą lunetę. Ten krzyżyk. Pierścień. Co bym tu kupił? Cordelas. 14,9, ale nie ma bloku żadnego. Kurczę, no my mamy 10 na 15 i 10,10. Ha, 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 ha. 10 na 12. 15, nie, 10. Kurczę, wcale nie są takie dobre te bronie. Pewnie gdzieś indziej znajdziemy coś lepszego. Dobra, więc tak. Wracamy do portu i wypływamy w morze. Skoro już uzupełniliśmy wszystkie braki. Pam, pam, pam. Tam, tam, da, dam.
Tam, da, da, dam, dam, dam. Port Oxbay was a typical Caribbean English colony, bustling, prosperous, and peaceful. Like ghosts from the fog, a squadron under French colours. The French caught the fort's gun crews napping. In less than a half hour, Port Oxbay was in French hands. Czyli tak, chodzi o to, że kiedy sobie wypłynęliśmy, to tą kolonię zaatakowali statki pod francuską banderą i my jako jedyni zdołaliśmy uciec. Witamy na morzu. Dostaliśmy nowe zadanie. Dobra, czyli tak, jak widzieliście, to była sobie taka mapka podróży. Spacją możemy wrócić do czasu rzeczywistego. I możemy tak sobie obserwować na statek, jak płynie. Enter to szybkie akcje, czyli możemy wrócić do mapy, jeżeli nie jesteśmy w walce. Możemy przeładować. Widzicie, mamy ilość naszej amunicji. Możemy ustawić żagle, tak jak chcemy. I użyć umiejętności specjalnych, których na razie nie mamy. W prawym górnym rogu mamy siłę, nie, mamy naszą prędkość. I siłę wiatru, zdaje się. Nie wiem, które jest które. Sobie zawrócimy, zobaczymy. To po prawej to chyba jest nasza prędkość. Zielone to jest na... Nie wiem. Czekajcie, jak nacisnę spację. Nie mogę wystrzelić nic. Zielone to jest chyba na ładowanie dział. Jeśli jest pełne, bo jesteśmy gotowi do wystrzelenia salwy. Niżej jest typ używanej amunicji. I tak, ta strzałka chyba pokazuje, czy płyniemy pod wiatr, czy nie. Kurczę. Zobaczmy, ustawimy się tak. Równo z tą strzałką. Tak, znacznie przyspieszyliśmy, widzicie? Bardzo ładnie. Nie wiem jeszcze, co to jest to po lewej. Jak ktoś się domyślił, to niech mi powie. No, więc tak. To sobie, teraz sobie wrócimy do mapy. I na mapie możemy spotkać się z różnymi losowymi zdarzeniami. Na przykład z innymi statkami. Przyjazdy nic nam nie zrobią, wrogi będą nas gonić. Możemy też się spotkać ze sztormami. Czyli tak, poczekajcie chwilę. Spojrzę szybko na dziennik misji. Musimy powiadomić gubernatora o ataku przeprowadzonym przez Francuzów. No właśnie, chcecie, możecie sobie zatrzymać i przeczytać. Ja tylko tak szybko sobie przejrzę. Musimy popłynąć do Redmond i powiadomić gubernatora. Nasze kontakty, jak widzicie, są wrogie z Francją i piratami, więc tych musimy na morzu unikać. Gdzie jest Redmond? Kurczę, nie wiem, z której strony to było.
mogę cię jeszcze troszkę oddalić, mapko. Właśnie, też możemy wchodzić w takie walki i pomagać naszym sojusznikom. Na razie jednak jesteśmy do niczego. O, tam jest Redmond. Możemy też ominąć te losowe zdarzenia, po prostu naciskając spację, wtedy się wszystko zresetuje. Jest takie małe oszustwo. No, jak, kiedy naprawdę jest źle, to ja wolę tego użyć. Na przykład wtedy. Trafiliśmy na nich. Queen do... O, jesteśmy już blisko Redmond. Spójrzmy. Tak, jak zbliżymy się odpowiednio, to pokażą się nam takie wysepki w rogu. I pojawia się tam też nowa komenda. Płyń do fortu. Portu. Do fortu można popłynąć tylko wtedy, kiedy... W sensie można teraz popłynąć, ale polecam do niego przypływać tylko wtedy, kiedy chcemy podbić jakiś fort. Do portu, no to wiecie po co. Możemy też popłynąć do wybrzeży. No ale skoro nikt nas tu nie chce zabić, to z chęcią zacumujemy w porcie. Witaj ta! Jesteśmy w pięknym, kwitnącym Redmond. Mam nadzieję, że tutaj będą mieli dla mnie jakiś lepszy miecz. Zobaczmy. Nie wygląda, jakbyś dużo miał, ale spójrzmy szybko. Nie, to już widziałem. O. O, ten jest znacznie lepszy. Biorę od razu. No cóż, trochę ledwo mi starczyło, ale odkujemy się jeszcze. Na samym początku dobra broń jest bardzo ważna. Szawiona. No już, escape. No. I sprzedam ci stary. Proszę. Witam pana, co pan ma ciekawego? Ciekawego. To jest antidotum na trucizny i mikstura, która jeszcze przywraca punkty życia w dodatku. Ho, 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 ho. Może was to denerwować, ale ja naprawdę lubię zwiedzać wszystkie miejsca. Taki już ze mnie gracz. Kierujemy się do gubernatora. Spójrzcie, możemy użyć szybkiej podróży, żeby przejść do ratusza. Ale jako, że jesteśmy tu pierwszy raz, to z chęcią obejrzę sobie lepiej to miejsce. Dobry. Ah, yes. What can I do for you? Nie mam czasu na pukowę. Może mam? What can I do for you? Jestem na toniu i o jakim dokładnie statku pan mówi. Wiktorii, to pański statek. Jak pan zgadł? To nie było trudne, sir Natanie. Widziałem, jak schodził pan na ląd. Jestem Rys. Nie ma pan niczego ciekawszego do roboty, niż oglądać statki wypływające, przypływające z portu. Niestety zwolniono mnie za złamanie zasad panujących na statku. Przykro mi, nie może pan czegoś w tej sprawie zrobić? Może gdy jeszcze nowy kapitan szepnął słówko w mojej sprawie nadzorcy portu. Ale kogo obchodzi mój los, sir? Spróbuję coś tam zrobić. Naprawdę, sir, kapitanie, jeśli pomoże mi pan, przysięgam, że o tym nie zapomnę. Już nie o to mi chodzi. Chwila, kapitanie, pan mi pomoże, ja się odwdzięczę, taki już jestem. A gdzie znajdę nadzorcę portu? Może być w budynku przed bramami miasta. Aha, dziękuję. Ha! Nigdy wcześniej nie słyszałem o tej misji. To jest w ogóle jakaś misja? Pierwszy raz odkryłem coś takiego. Tu jest nadzorca? W budynku przed bramami miasta. To musi być jeden z tych, tak? Teraz pewnie tam na górze, nie? No ale szybko sobie spojrzę. Wydaje mi się, że nadzorca powinien być... Dobra, nieważne. Ha. Dziwne, nigdy nie dostaliśmy żadnego wpisu w dzienniku. Może to jest taka szybka misja, czy coś? Jak wcześniej grałem, to nikt mi się nie chciał rozmawiać z każdą napotkaną osobą, więc... Musi być tutaj. Zamknięte.
Gdzie znajdę? Może być w budynku przed bramami miasta. A tam! Trolololo. No. Przepraszam, zaraz tam pogadam, tylko spojrzę, co tu masz. Nic nie masz. Witaj, sir. My się chyba nie znamy. Jestem Lawrence Willman, zarządca portu. Witaj, Lawrence. Jestem Nathaniel, kapitan statku Victory. Jestem do usług, Nathaniel. Toka spotkałem marynarza, któremu zabroniono zbliżać się do jego statku. Aha, to pewnie Bloom. Wyrzucili go, bo uderzył oficera. Miał szczęście, że nie zadyndał na rej. Co się stało? To skomplikowane. Prawdę mówiąc, Bloom wydaje się niewinny. Widzisz, po prostu stanął w obronie służącej napastowanej przez pijanego nawigatora. Pewnie to szlachetne z jego strony, ale Bloom jest rwany i gdy nawigator zaczął mu ubliżać, rąbnął go naprawdę mocno. Good job! Rozumiem, cóż, Bloom wydaje się zbyt być mocno zmartwiony tą awanturą. Teraz już za późno na skruchę. Pewnie nie będzie mógł pracować na statku. Na pewno można jakoś darować mu tą karę, prawda? Wiesz, Nathaniel, może jest jakiś sposób, może zmienię zdanie, jeśli szanowany człowiek poręczy za Blooma. Sądzisz, że moja reputacja wystarczy? Oczywiście, chcesz za niego poręczyć? W takim razie zmieniam swoją decyzję. Skoro ręczy za Blooma, sądzę, że powinien go zatrudnić, aby mógł mieć na niego oko. Jeśli coś nabroi, to odbije się to i na twojej reputacji. Fajnie. Więc mnie to troszkę znają, ty? To ty? Ah, yes. What can I do for you? Możesz postawić coś do picia, ryś. Ryś? Chyba nie, wręcz przeciwnie. Możesz znaleźć zatrudnienie na statku. Dziękuję, kapitanie. Prawdę mówiąc, w głębi serca nie wierzyłem, że uda się to panu załatwić. Widocznie doceniłeś moich talentów. Przyznaję, że tak. Co mogę dla pana zrobić, Nathaniel? Okażę panu moją wdzięczność. Czemu nie? Dołączysz do mojej załogi jako oficer? Jaki wykład? Doskonale, sir. Potrzebuję trochę pieniędzy, by dokończyć to moje sprawy. No, potrzebujesz 500. Hej, czekaj. Ah, yes. What can I do Good day, kapitanie. Jakie są cechy dobrego kapitana? Co powinien mieć każdy kapitan? Obrona, okej. Okay. Nie jest to potrzebne. What can I do for you? 500, ile ja mam? Nie no, tak blisko. Szlak. O właśnie, pokazał nam się jeden up. Znaczy, że dobra, nie. Ewoluowaliśmy tylko. Tylko możemy znowu rozdać sobie punkty. No to rozdaję. Zobaczy. Teraz zwiększę sobie, powiedzmy, jeszcze jeden na obronę i weźmiemy na celność, tak. A co do umiejętności? Wiecie co, wezmę sobie jednak tą zaawansowaną obronę, to mi się później... Później sobie to odbiję. Kupiłem sobie nawet lepszy miecz, 50% naprawdę dużo. Zależy mi na tym. No tak, jeżeli potrafimy dobrze się bronić, to praktycznie możemy wygrać walkę, jeżeli nasz blok jest trudny do przebicia. Dobra, teraz szybko. Nie, pietnij się. Szlak. Nie wiem, czy to zobaczycie, ale w takim razie skończę tutaj ten odcinek. Do zobaczenia.